pracy, jednak podjąłem decyzję, że chcę podjąć się nowego wyzwania w nowym miejscu i sprostać temu wyzwaniu, z tego względu, że to, co zrobiłem i to, co się wydarzyło w tym dotychczasowym miejscu pracy, myślę, że w jakiś sposób tutaj daje świadectwo tego, że cele, które sobie jestem w stanie określić, udaje się realizować i tak zostało to zrealizowane. Z uwagi na to, że moim zadaniem, jak rozpocząłem pracę w Musinie, to było przekształcenie z zakładu budżetowego w spółkę i stworzenie mocnej spółki. I tak się stało. Od 3 miesiące mi to zajęło, aż została utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak przychodziłem, było niespełna 50 osób, pracowników. Dzisiaj jest dokładnie, dane z wczoraj, 141 pracowników w dwóch spółkach. Dwie spółki są dlatego, ponieważ my realizowaliśmy między innymi prace związane z odbiorem odpadów, żeby to wykonywał mógł własny zakład. To niestety trzeba było utworzyć drugą spółkę, spółkę siostrę, z tego względu, że w tej pierwszej spółce, w której oczywiście rozpoczynałem tą swoją pracę zawodową, zbyt dużo prac wykonywaliśmy na zewnątrz dla innych podmiotów. Tutaj nie był spełniony warunek 90% przychodów na rzecz właściciela spółki. Także z tej strony było to pozytywne, bo mieliśmy dodatkowe pieniądze, ale żeby potem uzyskać umowę na zasadzie powierzenia w ramach in-house'u, już to nie wystarczyło. Została utworzona druga spółka, zostałem prezesem drugiej spółce i to jest tutaj już prawie 3 lata w tej drugiej spółce. Te spółki funkcjonują w jednym budynku i na jednym terenie. Też trzeba było poukładać jakby kwestie współpracy między tymi spółkami. Z tym nie było żadnych problemów. Także uważam, że tutaj te zadania, które właściciel mi w jakiś sposób określił na początku, kiedy rozpocząłem pracę, zostały zrealizowane. Żadnych problemów nie ma, jeżeli chodzi o jakiś katalog zadań i prac na najbliższy okres. Wszystko jest przygotowane, są uzgodnienia, umowy, porozumienia, powierzenia ze strony gminy. Także sytuacja ekonomiczna obu spółek jest też dobra. Za 3 kwartały jest ponad 250 tysięcy zysku. Nie jest to zysk wielki, ale ja od samego początku zakładam, że spółki są głównie po to, żeby wykonywać zadania gminy, te, które są określone w ustawie o samorządzie terytorialnym. Cały ten katalog, maksymalnie ile się da, oczywiście trzeba do wszystkiego podchodzić z rozsądkiem, patrząc i na możliwości firmy, i także na zasoby kadrowe, osobowe, czy to jest to realne, ale wszystko wymaga jakiejś większej analizy. Także tutaj podsumowując jakby ten mój okres pracy w Musinie, sytuacja na dzisiaj jest korzystna, także jeżeli tu już właściciel podejmie decyzję o znalezieniu zastępcy, czy następcy na moje miejsce, to na pewno nie będzie to sytuacja taka, że będzie mnóstwo pracy, które by należało gdzieś tutaj w jakiś sposób wdrożyć, żeby doprowadzić do sytuacji normalnej. Wcześniej przez 20 lat pracowałem w samorządzie gminy Dopiewo. 17 lat byłem wójtem tej gminy. Od samego początku, od 90 roku byłem członkiem zarządu. Wtedy były zarządy, nie było tutaj jednoosobowego organu wykonawczego. Także 3 kadencje, pierwsza od 90 do 2002 byłem równolegle radnym gminy i wójtem gminy. Potem startowałem w 2 kolejnych wyborach samorządowych, wygrywając te 2 kolejne podejścia. W 2010 nie wygrałem. Tak się zdarza i tutaj moje zdanie na ten temat jest takie, że w momencie, kiedy ktoś decyduje się na startowanie, obojętnie w jakim konkursie, w wyborach, czy w jakimś tam plebiscycie, to zawsze należy kalkulować, że wynik może być różny. I tak się stało w tym wypadku. Nie przegrałem jakoś znacząco, patrząc na 20 lat mojej pracy, bo to tak traktuję, bo organ wykonawczy, tak jak mówiłem, był kolegialny i od samego początku zajmowałem się pracą w tej gminie. Jeżeli przegrałem tam w granicach 160 głosami, to jest, myślę, że tutaj tak mała różnica, która daje mi przeświadczenie, że ta praca przez większość mieszkańców była pozytywnie oceniana. Także moje doświadczenie zawodowe związane jest z pracą w tych zakładach i także w zakładzie w gminie. W gminie oczywiście, jeżeli to jest gmina nieduża, to bardzo często tak jest, że burmistrz, wójt,
bardzo mocno się musi angażować w te rzeczy inwestycyjne, realizacyjne. W dużych miastach oczywiście każdy tutaj prezydent ma odpowiednie tutaj struktury i nie wchodzi w te niuanse dotyczące inwestycji czy bieżącego funkcjonowania tych zadań realizacyjnych, bo jest oddalony od tego. W małych gminach to jednak jest to trochę inaczej, ale to jest jakby też pozytywna sytuacja, ponieważ no, można się zapoznać, można to obserwować, uczestniczyć w tym. Dodam też to, że w latach 90. to właśnie jakby z mojej inicjatywy tworzyliśmy spółkę prawa handlowego, ta spółka powstała. Wcześniej te prace były realizowane przez komórki urzędu, ale w momencie, kiedy zwiększała się ta ilość zadań i mieszkańców w gminie, to już było nierealne. Ta spółka powstała też, oczywiście przez te wszystkie lata byłem z drugiej strony, to znaczy byłem reprezentantem i jako właściciel powierzałem wiele zadań spółkom, które wykonywały te zadania i to się dobrze układało, żeśmy tutaj stworzyli tą firmę, ta firma działa. Dzisiaj od początku zajmuje się wodą i kanalizacją. Działa także w innych sferach dotyczących utrzymania dróg, porządków. Także te wszystkie zadania, które są do wykonania, to były realizowane. Tak samo tutaj w tej firmie obecnej w Musinie też zarządzanie nieruchomościami. Te wszystkie zadania były wykonywane. Dodatkowo też mam doświadczenie, pracując w radach nadzorczych innych tutaj podmiotów, spółek. Ale to też jest jakby kolejne miejsce do zdobywania jakiegoś doświadczenia, do też no, bycia blisko różnych spraw inwestycyjnych związanych z tymi zadaniami, które są realizowane. Są one rozstrzygane w różny sposób. Oczywiście zależy to od oczekiwań właściciela, oczekiwań prezesów czy zarządu. No i mam jakby możliwość przez wiele lat obserwowania tego. Dzięki temu no, jestem bardzo blisko tych spraw. I w międzyczasie także jeszcze miałem taki epizod bycia prezesem Rokietnickiego Ośrodka Sportu. To była praca w okresie ponad dwuletnim, 2,5 roku to trwało. Ale to była umowa, która była precyzyjnie określona, że moim zadaniem było dokończenie inwestycji, która była no, rozpoczęta przed latami jeszcze 90., końcówka lat 80. Inwestycja budowy dużego ośrodka sportowego z komercjalizacją pomieszczeń. Bardzo trudne zadanie. Tak? Zadanie, tak jakbym tutaj miał ocenić różne moje działania, które podejmowałem w różnych miejscach, to uważam, że to było najtrudniejsze, ponieważ była dokumentacja, która była w rozsypce. Trzeba było tą dokumentację zaktualizować, zebrać w całość, zorganizować ogromny przetarg przy małym zabezpieczeniu środków właściciela. Trzeba było przetarg drugi na kredyt uruchomić, no i oczywiście znaleźć najemców. A to był duży problem, ponieważ najemcy przychodzą wtedy, kiedy widzą, że już jest obiekt, a tego obiektu praktycznie nie było. I trzeba było to wszystko pokonać. Udało się to zrobić zgodnie z planem. Wybudowany został ten obiekt zgodnie tutaj z założeniami finansowymi i na tym praktycznie się zakończyła moja działalność w tej Rokietnicy. Także tyle na ten temat.